W tej lekcji skupimy się na krotkach, czyli po angielsku tuples. Jest to struktura danych będąca uporządkowanym ciągiem wartości, co pozwala na stworzenie zmiennej przy pisaniu jej kilka wartości różnego typu. Zdefiniujmy sobie taką zmienną, na przykład osoba, i przypiszmy jej wartości. Odbywa się to przez otwarcie nawiasu, następnie podanie na przykład imienia, który jest stringiem, nazwiska oraz wieku, czyli inta. No i to jest właśnie taka krotka, czyli wpisujemy wartości dowolnego typu i oddzielamy je przecinkiem. Wszystko musi zawierać się między dwoma nawiasami. Oczywiście Swift sam wywnioskował, jakiego typu jest to zmienna, jednak lepiej ją zdefiniować, żeby lepiej zrozumieć ten temat. Czyli w tym przypadku w ten sam sposób wypiszemy typy, będzie to string, ponieważ tutaj podaliśmy imię, w drugiej kolejności znowu string, ponieważ podaliśmy nazwisko oraz wiek, reprezentowany przez liczbę całkowitą, będzie intem. Aby odwołać się do którejś z tych wartości, będziemy posługiwać się indeksem, czyli wypiszmy sobie na przykład nazwisko tej osoby. Wiemy, że znajduje się on na drugim miejscu, ale numeracja tutaj zaczyna się od zera, więc musimy użyć indeksu pierwszego. I teraz po prawej stronie zobaczymy, że dostaliśmy wartość Kowalski. I tak samo zróbmy to dla pozostałych wartości. Osoba.0 zwróci nam pierwszą wartość, czyli imię, oraz ostatnia, czyli dwójka, w kolejności trzecia wartość, czyli wiek. Możemy trochę dokładniej odwołać się do parametrów, więc stwórzmy sobie taką zmienną jak osoba z parametrami. I następnie zamiast podawania jedynie typów, możemy również nazwać te typy, czyli na przykład imię string, następnie nazwisko również string i wiek jako int. Pozwoli to na zdefiniowanie krotki, do której wartości będziemy odwoływać się poprzez nazwy, bardziej zrozumiałe dla ludzi niż indeksy. I aby to zrobić, możemy wypisać znowu na przykład Jan Kowalski i podać inny wiek, na przykład 30. I teraz, aby wypisać imię, użyjmy zmiennej osoba z parametrami i po kropce podajmy nazwę, którą podaliśmy tutaj w definiowaniu typu, czyli na przykład imię. Moim zdaniem ten drugi sposób jest zdecydowanie bardziej przejrzysty i zrozumiały, aczkolwiek jeżeli nie potrzebujemy jakiejś bardzo skomplikowanej struktury, wówczas możemy użyć tej pierwszej alternatywy. Ponadto krotki mogą zawierać n elementów, czyli dowolną ich liczbę. Możemy na przykład skasować sobie wartość nazwiska, wówczas będziemy mieli dwuwartościową krotkę. Aby mieć pewność, jaką wartość podajemy, tutaj w zmiennej możemy również wypisać te wartości, czyli na przykład wiek oraz imię. Wtedy będziemy wiedzieli, jaka wartość została podana. Krotki pozwalają również na coś takiego, co możemy zdefiniować jako wielokrotne przepisanie, czyli zamiast wypisywać linijka po linijce kolejne zmienne, możemy zrobić to w ten sposób, że zadeklarujemy sobie zmienną, której nazwy podamy jako na przykład ABC, czyli kolejne litery alfabetu, oraz typ, na przykład int, string oraz int. I teraz jej wartości, czyli jedynka, dwójka oraz trójka. Zamiast wypisywać trzech linijek, możemy zrobić to właśnie tak jednolinijkowo, podać różne typy, przypisać do różnych nazw zmiennych. Aby mieć pewność, że przypisanie odbyło się poprawnie, wypiszemy literki ABC. Tutaj zostaną zwrócone wartości. I kolejną ciekawą sprawą jest szybka zamiana typów. Odbywa się na przykład to w ten sposób, że możemy zamienić kolejność, czyli przypisać do zmiennej A zmienną na przykład C, do zmiennej B przypisać zmienną B oraz do zmiennej C przypisać zmienną A. Teraz po wypisaniu A, B, C otrzymamy te same wartości, ale w odwrotnej kolejności. Musimy też pamiętać, żeby te typy się zgadzały, więc jeżeli byśmy przypisali na przykład do zmiennej B zmienną A, czyli do stringa chcieli przypisać inta, dostaniemy błąd, który
poinformuje nas, że nie możemy przypisać jednego typu do drugiego. Także to są właśnie krotki. Moim zdaniem jest to całkiem użyteczna i właściwie bardzo prosta, tak jak mogliście zauważyć w tej lekcji, struktura, która często pozwala na zaoszczędzenie kilku linijek kodu.